No dobra, więc wyszliśmy z gabinetu Polo Marketu, tutaj widoczny w tle centrum logistyczne, centrum logistyczne, gdzie również mieści się dyrekcja. Pierwotnie mówiono nam, że prezes nie może się spotkać, że zarządcy nie ma czasu. Natomiast teraz okazało się, że jednak w momencie kiedy tam po prostu weszliśmy, okazało się, że jednak mogą się z nami spotkać. Była poruszana dzisiaj sprawa Joli, sprawa jej bezprawnego zwolnienia, tego, że domagamy się, żeby wróciła, została przywrócona do pracy i by zostało jej wypłacone odszkodowanie za utracone zdrowie w wyniku tej sytuacji. Również będziemy kontynuować sprawę pozostałych pracowników dotyczące niezapłaconych nadgodzin, dotyczące braków w szkoleniach BHP, to tego wszystkiego, co zostało potwierdzone przez inspekcję pracy. Rozmowy w tej kwestii będą kontynuowane w najbliższych dniach. I teraz Jola może powie, jak ty to odebrałaś w ogóle i chęć do rozmowy, czy atmosferę tego spotkania. No, atmosfera była spokojna. No, nie wiem, co z tego w ogóle wszystko wyniknie. W każdym razie będziemy kontynuować te protesty i aż osiągniemy skutek, którego żądamy.